cześć, witam wszystkich, nazywam się Arkadiusz Ciecierski. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać najnowsze dziecko Infireya, tym razem celownik noktowizyjny TD70L V2 wersja w porównaniu do TD50L, też celownika noktowizyjnego. Często zadajcie pytania, jakie są różnice między jednym a drugim. Postaram się rozwiać Wasze wątpliwości, także zapraszam na odcinek. Każde urządzenie Infireya zakupione w Polsce ma oczywiście 3-letnią gwarancję. Bardzo istotne dla Was jest to, żebyście wymagali od sprzedawcy, od dealera, żeby wypełniał polską kartę gwarancyjną, koniecznie z hologramem. Ma to tyle znaczenie, że później w przypadku jakichkolwiek usterek, serwis, jakby czy będzie to naprawa gwarancyjna, czy pogwarancyjna, Wam w pełni pomoże i jest pełne wsparcie dla produktów zakupionych z polskiej dystrybucji. Mamy zakaz od Infireya serwisowania urządzeń zakupionych z innych krajów. Zawsze trzeba oddać to do sprzedawcy tam, gdzie się kupiło. Do tego stopnia, że jeżeli nawet chcecie kupić takie urządzenie używane od kogokolwiek, zadzwońcie do nas, do siedziby tamet.pl i zapytajcie się, czy te numery seryjne były kupione, czy to urządzenie z tymi numerami było kupione z polskiej dystrybucji. To jest dla Waszego jakby bezpieczeństwa, nie? To jest na wstępie. Natomiast teraz przechodzimy do właściwego urządzenia. Dziś Wam opowiem o TD70LV2. Otworzymy to cudo. Przychodzi ono tak zapakowane. Montaż jest przykręcony od razu. Jest to montaż pod, oczywiście luźno, to jest to montaż pod szynę Weavera, jak zawsze w standardzie. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy szmatkę, mamy komplet kabli, muszlę oczną. Nie wszędzie ona była dorzucana, na początku, w tej chwili już jest w komplecie, ale to sobie zostawmy. Co nas najbardziej interesuje? Jest to, porównując z TD50L, pierwsze co na pierwszy rzut oka nam się od razu rzuca, wielkość urządzenia. TD50 jest troszkę dłuższa, ale zauważcie, że do tego momentu jakby oba urządzenia są takie same. Dopiero różnica jest w samej części okularu. Wynika to oczywiście z ogniskowej. W TD50 mamy ogniskową 50 mm, w TD70 mamy ogniskową 70 mm. Proszę pamiętać, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę i czasami są takie dziwne pytania. Mówimy TD70, znaczy, że ogniskowa obiektywu jest 70 mm, a nie średnica, bo często ludzie mylą średnicę obiektywu z ogniskową. Jakby to są totalnie dwa różne tematy. Wiąże się ta zmiana ogniskowej wiąże się ściśle z powiększeniem. W TD50 mieliśmy zakres powiększeń od 4 do 16 razy. W TD70 mamy aż od 5,5 do 22 razy zmianę powiększenia, przy czym pamiętamy, że w tym przypadku w jednym i w drugim, w Infireyu, powiększenie zmieniamy płynnie. Jest to bardzo fajnie rozwiązane, nie mamy tych przeskoków takich niepotrzebnych, tylko ta zmiana jest płynna. Jest całkowicie zmieniony design i funkcjonalność. W przypadku TD50 mieliście tutaj przy oku pełne, to było takie funkcjonalne pole z przyciskami, gdzie mieliśmy włączenie urządzenia, aparat, stopień jasności oraz programy. Tu były trzy programy, program dzienny, wieczorowy i nocny. Natomiast w TD70 mamy oczywiście powiększenie, jest regulowane tak samo i tu płynnie. Natomiast w TD70 mamy całe menu, mamy pod tym pokrętłem górnym. Jest to fajnie rozwiązane, przez to ona też jest krótsza. Czyli funkcjonalnie mamy tak. Włączenie urządzenia mamy po lewej stronie przyciskiem gumowym. Tu jest jednocześnie i włączenie urządzenia, oczywiście standby, tryb czuwania. Co tutaj mamy jeszcze u góry? Tutaj mamy przycisk do nagrywania filmów. Jeżeli naciśniemy krótko przycisk, robimy wtedy zdjęcie. Jeżeli długo zaczynamy nagrywać film, tak samo je skończymy nagrywać wideo. Pod spodem jest drugi przycisk, picture in picture, czy obraz w obrazie, to okienko z powiększeniem u góry. Krótkie naciśnięcie aktywuje to okienko, znowu krótkie wyłącza. Natomiast długie naciśnięcie pozwala nam uruchomić dalmierz laserowy. W tym, to też jest kolejna zasadnicza różnica, w TD70 LV2 jest możliwość używania
dalmierza laserowego. Jest to dalmierz, który znacie bardzo dobrze, to jest model IRL-1200-1. Jest to dalmierz, który jest używany powszechnie w tubach Infireya, jeżeli chodzi o celowniki termowizyjne. To jest dokładnie ten sam model, sprawdzony, fajny, lekki. Zasilany on jest akumulatorkiem CR123, tym RCR123 3,7V. Często wkładacie tutaj baterię 3V, co powoduje to, że jest problem z komunikacją między urządzeniem a tym dalmierzem laserowym, dlatego że jest za małe napięcie zwyczajnie. Pamiętajcie, że dalmierz laserowy zasilamy 3,7V akumulatorkiem, wtedy bez problemu to się łączy, funkcjonuje, ten laser ma siłę do pomiaru. Także to jest tak przy okazji, także TD70 ma możliwość używania dalmierza laserowego, TD50 nie ma. Co jeszcze, jeżeli chodzi o same parametry. Poza powiększeniem mamy tutaj do czynienia w przypadku TD50 z sensorem o rozdzielczości 1440x1080, natomiast w przypadku TD70 mamy już wyższą rozdzielczość, mamy 1980x1080, czyli ten sensor mamy o wyższej rozdzielczości. Mamy do czynienia z pikselem 4 mikrometry, także bardzo bardzo małym, sprytnym. Natomiast sam wyświetlacz w TD70 jest wyświetlaczem OLED-owym. 1440x1080 rozdzielczość, także też bardzo fajna, duża rozdzielczość. Czy ma to wpływ na obraz? Ma. Jakość obrazu w TD70 jest fenomenalna. Powiem, że pierwszy kolega, obiecałem oczywiście zaprzyjaźnionemu koledze wysłać pierwsze urządzenie. Wysłałem, dzwonił do mnie o 12 w nocy, że odebrałem telefon jako od przyjaciela. Słuchajcie, mówi, że z 300 metrów właśnie w nocy w deszczu liczy byka, co ma na łbie. Także no, mówi, że przerabiał wszystkie urządzenia, a to po prostu zaskoczyło go totalnie jakością. Że aż tak w takiej cenie, że taka jakość obrazu jest, także bardzo miłe to było. Ale wracając do meritum. Porównujemy nadal. Zasilanie. W TD50, pamiętajcie, były dwa rodzaje zasilania, czyli były akumulatory wbudowane, dwa. Mówimy, że jest akumulator wbudowany, ale zawsze mamy do czynienia z dwoma akumulatorami. Natomiast była też możliwość stosowania dodatkowego akumulatorka 18500A i wkładało się go w momencie awaryjnie, kiedy brakuje nam już akumulatora wbudowanego, że już jest na wyczerpaniu. Dopiero wtedy mogliśmy i możemy wkładać akumulatorek ten dodatkowy i wydłużamy wtedy czas pracy około 2-3 godziny. W TD70 takiej możliwości nie mamy. Pamiętajcie, że tutaj nie ma opcji dołożenia dodatkowego akumulatora, natomiast ma bardzo mocne akumulatory wbudowane, które pozwalają bez problemu na 9 godzin ciągłej pracy urządzenia, także to jest bardzo dużo. Jest możliwość oczywiście stosowania powerbanku, ale wydaje mi się, że nie będzie tutaj takiej potrzeby. Dlatego to też jest fajne. Jest ona krótsza zdecydowanie, lżejsza, one są porównywalne, dlatego że tutaj waga jest w granicach 940 gram, natomiast długość TD70 jest 38 cm tylko. Także no, rozwiązanie naprawdę jest genialne. Jeżeli chodzi o samo ładowanie, i w jednym i w drugim przypadku akumulatory wbudowane ładujemy ładowarką sieciową najczęściej, można też używać samochodowej, ale typu USB-C. Także standardowe, tak jak telefony. Jeżeli ładujemy, świeci nam się czerwona diodka, jeżeli jest naładowany, przełącza się na zieloną. Co do samej jeszcze funkcjonalności. W TD50 był troszeczkę problem z jednym, znaczy on jest rozwiązany, ten problem oczywiście, tylko trzeba było zmieniać w menu stopień ekspozycji, dlatego że na rynku są różne podświetlacze. Tu celowo nie pokazałem, pokazałem Wam urządzenia oba bez podświetlaczy, dlatego że macie do wyboru, możecie wybrać sobie podświetlacz fabryczny 850 albo 940 nanometrów, ale też bardzo wielu kolegów decyduje się i koleżanek na dodatkowe, przepraszam, mocniejsze podświetlacze, najczęściej XHOGI 940 nanometrów albo XHOGI Pro, które mają możliwość przełączenia między 850 a 940 nanometrów. I taką możliwość też macie sobie zamontowania ich. Natomiast w TD50 nie zawsze się z nimi radziła. Trzeba było, jeżeli używaliśmy tutaj silniejszego podświetlacza, trzeba było zmniejszać trochę ekspozycję, żeby ten obraz był dobrej jakości. Natomiast TD70 już ma automatyczną kalibrację, także ona w zależności od tego, czy w sumie niezależnie od tego, czy użyjecie silnego podświetlacza, czy słabszego, ona sama dopasowuje się do tego oświetlenia i też nie ma istotnie znaczenia, czy patrzycie na bliską odległość, kiedy ten podświetlacz odbija się
od krzaków, od gałęzi, od obiektu z bliskiej odległości, czy patrzymy na daleko, ona też automatycznie dopasowuje się do, po prostu do takiego podświetlacza i jest to bardzo wygodne, bo nie musimy cały czas grzebać w menu, ani nic tam zastanawiać się, jak poprawić tą jakość obrazu, dlatego że robi się to ona sama automatycznie. Natomiast ustawiajcie sobie kontrast, bo tu macie skalę od 1 do 10, wtedy 70. Najlepiej ustawiać go w połowie. Ustawcie sobie na piątkę i po prostu zapomnijcie w ogóle, że taka funkcja jest. Jest to w mojej ocenie takie najlepsze ustawienie. Mnóstwo filmików znajdziecie już w internecie odnośnie TD70. Jest ona fenomenalna. Jest problem z dostępnością trochę na rynku, dlatego że jest takie zapotrzebowanie na świecie na ten celownik, że troszkę kulujemy z dostępnością i czasami od dealerów nie możecie jej znaleźć, ale warto tam chwilkę poczekać nawet, żeby jak już kupić, to sobie coś naprawdę takiego godnego polecenia. No, powiem szczerze, że wyobrażenie o Noctowizji teraz się zmieniło wielu kolegom, dlatego że do tej pory celowniki, które kosztowały 15-20 tysięcy złotych noctowizyjne, są słabsze nawet od tego celownika, jeżeli chodzi o rozpoznanie szczegółów, także no, temat jest fajny. Czy coś jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć, dodać? Wydaje mi się, że to będzie wszystko. Nie mówię o takich prostych rzeczach typu ustawianie ostrości, dioptrie, regulacja ostrości na dystans, to są jakby rzeczy oczywiste. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, proszę pytajcie w komentarzach, bo zawsze można coś przeoczyć, o czymś nie powiedzieć, ale wydaje mi się, że jakby temat jest tutaj wyczerpany, nie? Jeszcze co sobie przypomniałem, a co warto, żebyście wiedzieli, mamy aż 6 krzyży do wyboru. Oczywiście mamy programy balistyczne, ale też 6 krzyży możemy sobie wybrać. Bardzo fajne są te krzyże, także każdy dla siebie coś na pewno tutaj znajdzie, nie? Jeszcze co tak patrzę na to, też jest istotne to i mądrze jest to zrobione, że przychodzi ono z takim ramieniem. Od razu mamy szynę Weavera po jednej, po drugiej stronie, czego tutaj nie było w przypadku TD50. Daje nam to możliwość stosowania, jeżeli byśmy oczywiście chcieli, nawet dwóch podświetlaczy jednocześnie. Jeden na przykład może mieć zamocowany 850, drugi 940 nanometrów. W tym momencie, w zależności od sytuacji, czy patrzymy gdzieś bardzo daleko, czy blisko i nie chcemy tego zwierza płoszyć, możemy sobie stosować oba. Albo jeżeli ktoś jest prawo- czy leworęczny, może sobie ustawić w tej pozycji, która dla niego jest wygodniejsza. Z grubsza tyle. Także szukajcie sobie spokojnie w sklepach myśliwskich. Naprawdę produkt jest godny polecenia. I wydaje mi się, że podzielicie się z nami naszymi opiniami na temat tego produktu. Zachęcam też, pewnie jakiś konkurs też zrobimy odnośnie przysłania filmików z tego dokładnie modelu, ale to w przyszłości. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.